chyba ostatni moment. Na co? Żebyś mi przedstawiła swój plan. Co, jeśli nie ma żadnego? Nie pogrywaj ze mną, Hanako. Plan? Wtedy podczas parady mieliście jeden plan z Takemurą. Chwilę później nic z niego nie zostało. A jednak jesteśmy tu teraz. Wiesz czemu? Bo czasem trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. To właśnie wtedy zrobiłam. Dzięki tobie. Masz bardzo szczere spojrzenie. Tak chcesz przekonać zarząd Arasaki? Mam na nich patrzeć? Z bronią w gotowości. Jeśli mój urok nie zadziała, sięgamy po ostrzejsze argumenty. Rozumiem. Dopiero zrozumiesz, jak oni wszyscy. Dokąd my właściwie idziemy? To jest jeden z najpilniej strzeżonych sekretów całej Arasaki. Chwila. Czy to... Gabinet ojca. Wierna replika jego tokijskiego biura. Kazał je odwzorować we wszystkich placówkach Arasaki. Każdy przedmiot, każdy szczegół, żeby mógł z nich korzystać z zamkniętymi oczyma. Właśnie tak jest. Przezorny, drobiazgowy. Był. Że co, proszę? Chciałaś powiedzieć był. Symbole są trwalsze, niż ci się wydaje. Pytanie, czy liderzy frakcji są jeszcze wierni wartościom Arasaki? I czy będą mieli odwagę przyznać się do błędu? Myślisz, że jest na to szansa? Większa, niż może się wydawać. Chodź. Jedziemy w dół? Mówiłam ci, że punkt dostępu do Mikoshi znajduje się pod Arasaka Tower. Zanim przerwiemy spotkanie zarządu, musimy zrobić coś jeszcze. Co? Czemu wciąż mam to cholerne wrażenie, że nie powiedziałaś mi całej prawdy? Ponieważ nie powiedziałam ci całej prawdy. Jestem ostrożna. Myślałam, że sobie ufamy. Teraz sobie ufamy. I dlatego tu jesteś. Ale wcześniej, zaraz po tym, jak mnie porwaliście, musiałam się z nim skonsultować. Z kim? Z moim ojcem. Tworzył repliki nie tylko swojego biura. Co? Oto-sama. Kono-hito-yo. Omae wa waga-sha kara nusumi wo hatoraita. Nezi-ai. Sara ni wa musume no yukai ni katan shi. Co ja tu robię? Dlaczego? Goku ari fureta ningen ga toki ni jūyōna yakuwari o ninau. Unmei no itazura to demo iu beki ka. Sei to shi. Sono hazama ni garasu ga aru. Watashi tachi no shimei wa
その境界を限りなく薄くすることだ。お前はそのプロセスの一部となった。感謝しなくてはな。Podziękowania nie wystarczą. Simpaj suna. Szkarbeki daishou wa hara. Junbi wa iizo, Hanako. Hajimero. Oto-sama. To wszystko. Możemy iść. Chodźmy stąd. Ja... Kurwa, Johnny... Nie teraz! Jeszcze tylko trochę, Vi. Dasz radę? Tak, ale robię się coraz słabsza. Musimy się pośpieszyć. Dobrze. Teraz trudniejsza część. To twoi ludzie? Można tak powiedzieć. Można? Nie wiem, na ile są wierni mnie, a na ile moim pieniądzom. W twoim przypadku chyba na jedno wychodzi. Zawsze szczera do bólu. Podobno po to tu jestem. Zresztą mniejszą motywację. Grunt, żeby strzelali we właściwą stronę. Tylko w ostateczności. Czyli kiedy nasze argumenty nie przekonają zarządu? Jeśli nie kiedy. I co wtedy? Mam ich zneutralizować? Po prostu trzymaj broń w gotowości. I nie odzywaj się, dopóki nie dam ci znaku. Bez względu na to, co się stanie, musisz mi ufać. To tylko jedna wyspa. 12 000 ludzi. Można ich jakoś relokować. Na tym archipelagu jest dużo wysp. Ach, to brzmi jak kosztowna opera. Spóźniłam się. Przepraszam. Hanako, co tutaj robisz? Mój brat. Gdzie on jest? Powiedział, żebyśmy rozpoczęli bez niego. Zatem... Musimy zacząć bez niego. Zaczniemy co? Omówimy kwestię usunięcia go ze stanowiska CEO Arasaki. Chyba się przesłyszałem. Co? Co ty robisz? Nie możesz tu... Wyjaśnij, co to ma znaczyć. To twoje miejsce, Vi. Pozwolisz? Wszyscy czekamy. To jakiś skandal. Dziękuję. Yorinobu zamordował mego ojca i wykorzystał jego śmierć do swojej wojennej retoryki. A wy o tym wiedzieliście. Wszyscy. Interesujące. Bzdura. Licz się ze słowami. No właśnie. Słowa, słowa. Masz coś więcej prócz nich? Mam. Naocznego świadka. To wszystko prawda. Widziałam to na własne oczy. Widziałaś co? Widziałam, jak Yorinobu udusił Saburo Arasakę. Coraz bardziej interesujące. To poważne oskarżenia. Nawet bardzo, ale tylko oskarżenia. Jeżeli nasze słowa nie wystarczą, może przekona was mój ojciec.
Ach tak. Misa-ni-hate-ta-yasurami. Arasaka-sama. Akago-no-you-ni-mamma-to-dama-sareta-ka. Hiyorimi-shugi-ni-hashitta-ga. Izuru-ni-se-yo. Kare-ni-mo-yaku-in-de-aru-mono-tachi-ga-nan-to-nasake-nai. To? To niby ma nas przekonać? To jakaś tania sztuczka. Mahetto, omae ga militeku tomo senben sensu o yuryo shite ita toki, watashi wa kou itta hazu da. Omae ni wa mitsu no mono ga kakete iru. Jishin, jisei, soshite konjou da. Arasaka-sama, ya... Mita tokoro, are kara nani mo kawatte inai yo da na. To naprawdę on. Saburo-domo, co mamy robić? Hanako no shichi ni shitawai. Hanako no hasuru kotoba wa subete watashi no kotoba dozen da. Obiekcje? Co się dzieje? Ktoś ma obiekcję. Kto aktywował blokadę? To ty? To twój pomysł, Hanako? Zamknąć nas tutaj, żebyśmy się pozagryzali jak szczury w klatce? Słyszycie? Sprowadziłaś tu więcej śmieci z ulicy? Zadałem ci pytanie! Co tutaj? Jest nie do pozazdroszczenia. Zneutralizować. Nie sądziłam, że posunie się tak daleko. Zbiorę ludzi i odzyskam kontrolę nad Arasaka Tower. A ty znajdziesz mojego brata. Tą windą dostaniesz się do górnego atrium, a stamtąd na piętro Yorinobu. Chcę go żywego. Żywego? Po tym wszystkim? To wciąż mój brat. Jeśli spadnie mu włos z głowy, nasza umowa będzie nieważna. Ej, hajime nasai. Tatemono zentai yo. Sore de ii. Ani no buka ga hitori nokorazu kouhuku suru mae. Nie ma żadnych nieprawidłowości. Kouhuku o matte. Yeah!
mamy to! Zmieniam magazynek! W końcu korytarza znajduje się atrium oraz szyby wind. Tylko ostrożnie. Otrzymuję komunikaty o walkach na tym poziomie. Zablokowali wszystkie windy. Moi ludzie zaraz... Nie. Bardzo dobrze. Kolejna, środkowa winda na trzecim poziomie. Szybko!
Blokada ściągnięta. Uważaj. Ludzie Yorinobu zabezpieczyli pozycję. Dołączę do ciebie, kiedy opanujemy sytuację. Rok 2067. Ochroniarz Arasaki osłania japońskiego cesarza przed kulą zamachowca. 2071. Korporacyjne oddziały zapobiegają zamieszkom San Francisco, ratując miasto przed ruiną. 2074. W Rio de Janeiro dochodzi do serii zamachów terrorystycznych. Dochodzenie Arasaki kończy się egzekucją winnych. Zaraz dostaniesz wsparcie Netrunnera. Kontrwywiad Arasaki się ochroną. Przed tobą duże pomieszczenie. Obstawiają je najlepsi ludzie mojego brata. Zajmij się nimi. A moi netrunnerzy zajęli się drzwiami. Możesz iść dalej. Okej. Okay. To nie mogło być takie proste. O kurwa! Adam, smażę. Tylko się obawiałam. Ugh!
przechodzi do historii. I co ty na to, Johnny? Zezłomowałam skurwysyna. I to nam musi wystarczyć. Ty, Smasher, nie próbuj wstawać. Złomiarze... Zaraz tu będą. I co ty na to, Johnny? Dla ciebie. Jorinobu nie może spaść włos z głowy. Pamiętam. Chcesz mu sama dać klapsa. Gwałtownych uciech i koniec gwałtowny. Ty? Gdzie moja siostra? Ile tu będzie? Do tego czasu mam cię pilnować, więc niczego nie próbuj. Czego miałbym próbować? Wykorzystałem już wszystkie możliwości. Tego nie będziesz potrzebować. Została w nim tylko jedna kula. Nie jest przeznaczona dla ciebie. Spójrz sama. Co tu widzisz? Terror. Dużo niepotrzebnej śmierci. Niepotrzebnej? Przecież przegrałeś. To oni przegrali. Kyoto. Dubaj. Paryż. Ci ludzie mieli dziś szansę, ale ją stracili. Szansę? Szansę na co? Żeby zapomnieć o strachu. To jest twój sposób, żeby ludzie przestali się bać? Zabić ich? Nie rozumiem. Strach. Odkąd pamiętam. Tego jednego nie mogę mu odmówić. Wiedział, jak wzbudzić strach. Saburo. Powiedział mi kiedyś, że każda wartość to tylko chorągiewka na wietrze. A wiatrem jest strach. A potem, wiesz co zrobił? Dmuchnął mi prosto w twarz. To był ten jeden raz, kiedy się pomylił. Ale inni, na nich to działało. Bali się go. Nawet teraz, sama widziałaś, tych durniów przeraził trup gadający z pudełka. Żałosne. Mogłem to zmienić. Gdybyś tylko się nie wmieszała. Niczego byś nie zmienił. Jesteś... taki sam. Zależy ci tylko na władzy. Władzy? Naprawdę? Władzy? 50 lat temu terroryści wysadzili ten budynek w powietrze. Coś o tym słyszałam. I? Co to dało? Niewiele. Nic! Wyciągnąłem z tego lekcję. Skoro podkładanie bomb to za mało, co jeszcze można zrobić? Stać się bombą.
Hanako. Nisa. ずれ去る時は必ずお前がそこにいる。やめて。人の前よ。 Dziękuję, Vi. To już wszystko. Nie wszystko. Dotrzymam swojej części umowy. Pójdziesz z Hellmanem. A ty? Ja zostanę z bratem. Chodź. Czas zająć się tobą. Los to jednak kawał skurwysyna, prawda? Co? Poświęcasz całe życie na walkę z czymś tylko po to, żeby na koniec stać się tym samym. I to dosłownie. Dotrzymała słowa. Patrzę na ciebie i wspominam chwilę, gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Nadal jesteś tą żałosną, drobną złodziejką. Nic się nie zmieniło. Poznałam cię już trochę i wiesz co? Ta poza wiecznie wkurwionego buntownika nie robi już na mnie wrażenia. Czuję się, jakbym oglądał samego siebie na starej fotografii. Rokard, wielu innych. Zdradziłem ich, tak jak ty zdradziłaś mnie i siebie. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Biochip wymieszał nie tylko wspomnienia. Zatarł również granice między Silverhandem a tobą. Jeszcze nie zostałam wymazana. Wiem, skąd przyszłam i czego chcę. Ale czy nadal potrafisz powiedzieć, kim jesteś? Jestem Vi, która postanowiła nie umrzeć. To uczucie prowadziło Silverhanda przez całe życie. Jedna myśl. Nie oglądać się za siebie, nie oglądać się na innych. Z podniesioną głową patrzeć w oczy śmierci. Nigdy nie miałeś monopolu na bunt. Nigdy nie mieliśmy monopolu na prawdę. Jesteśmy systemem naczyń połączonych. Jeżeli przyszłaś coś mi powiedzieć, to znaczy, że chcesz to powiedzieć sama sobie.
chce się rozstać w przyjaźni. Czy to jeszcze możliwe? Posłuchaj, leżę na stole operacyjnym, a Arasaka usuwa biochip z mojej głowy. Wiedziałeś, że to się tak skończy. Że nadejdzie w końcu dzień, kiedy będę chciała wrócić do normalnego życia. Już nigdy nie będzie normalnego życia. Wytną część nas i zostanie ziejąca pustka. Co innego mogłam zrobić? Wybrać wierność sobie. Lojalność. A, boisz się, że wpadniesz w ręce Arasaki? Nie martw się, skasują cię. Nigdy tego nie rozumiałaś. Nie chodzi o Arasakę. Nie chodzi nawet o życie i śmierć. O co w takim razie chodzi? Oświeć mnie. Zawsze chodzi o zasady. Możesz wymienić ciało na chrom. Możesz spędzić całe życie w braindance'ie. Ale to zasady definiują, kim jesteś. Jeśli się zgubisz, wskażą ci drogę do domu. Jeśli się zatracisz, krok po kroku pozwolą ci odbudować samą siebie. Brzmi niby takim credo żółczony Silverhand. Tego nauczyła go dawna Vi. Nie ciągnijmy tego dalej. Żegnaj, John. Dziękuję ci za wszystko. Gdyby nie ty, już dawno byłabym martwa. Pamiętasz pytanie Dexa? Śmierć w chwale czy żywot spokojnego człowieka? Pamiętam. Przykro mi, że wybrałaś źle. Ponadto wiele funkcji mózgu jest nieaktywnych. Tymczasowo impulsy nerwowe przekierowywane są do neuroprocesora. Kiedy mogę się spodziewać pełnego raportu? Zostanie wysłany przed końcem tygodnia. Jeszcze raz gratuluję sukcesu. Proszę przygotować pokój pacjentki. Ja... słyszę kolory? Co? Synestezja jest przejściowa. Musieliśmy stworzyć dodatkowe połączenia w mózgu. Pożygam się. Co z Johnem? Został wycięty z engramu. Szaleństwo się skończyło. Czy... Skasowaliśmy go, zgodnie z umową. Nie pamiętam, jak się tu znalazłam. Niektóre wspomnienia są stracone, inne wrócą z czasem. Spokojnie. Neuroprocesor jest przeciążony. Zdenerwowanie tylko pogarsza sprawę. Czy ja... nadal jestem Vi? Umarłam. Dwa razy. Wszystko jest w porządku. Nie... Czuję się pusta i jakby ktoś rozciągnął mnie. Proszę wyprowadzić pacjentkę. Notatnik. Nie wiadomo jeszcze, czy nastąpi progresja. Już samo wycięcie nowotworów było trudne. Jednak prawdziwym wyzwaniem okazała się operacja na engramie. Chodźmy. Czy statek Tezeusza, rozebrany na części i złożony z nich na nowo, będzie tym samym statkiem? Nikt dotąd nie rozdzielał psychicznych bliźniąt syjamskich. Jesteśmy pionierami. Koniec końców okazuje się, że nawet dusza ludzka poddaje się ostrzu lancetu. Koniec notatki. No... Proszę wyprowadzić pacjentkę.
Kyoto. Słysząc kukułkę, tęsknię za Kyoto. Co? Odpocznij. Później przyjdzie do ciebie doktor. Chodź do mnie. Czekam na ciebie. I ogłasza zmartwychwstanie w ciele swojego syna. Saburo został zamordowany kilka miesięcy temu. Okazało się jednak, że zapis jego osobowości został uprzednio skopiowany. Użyto go następnie do nadpisania świadomości jego syna i dziedzica Yorinobu Arasaki. Piorunującą informację przekazano dziś na konferencji prasowej. Minasan, irasha, sohu wa yoku. Kare ochita hana wa 枝に戻らないと言っていました。人は誰も物心ついた瞬間から死を恐れるものです。ついに人類最大の恐怖が克服されました。私、サブロー・アラサカは今息子の体を使い皆さんの前に立っています。 私は、かつてヨリノブに生を与えました。彼は愛する父のために、それを返してくれたのです。私のいない間、ヨリノブは会社を変革しようといくつかの決定を下しましたが、これは過ちでした。私の指揺らぐことのない 決して揺らぐことのない強い荒坂が帰ってくることを約束いたします。ご清聴ありがとうございました。Nie ulega wątpliwości, że to historyczny dzień. Dziś technologia spełniła puste obietnice składane przez religię. Saburo-sama, Makoto ni omeda. Proszę przygotować się do pomiarów. A dzień dobry. I mam dobre wieści. Czeka nas seria badań. Proszę nie opóźniać procesu. Badanie płatu ciemieniowego. Należy użyć skanera Kiroshi i przeczytać wyświetlony tekst. To widowisko, powiada, warto było zobaczyć, jak to dusza swoje życie wybierała. Można było widzieć i taką, co budziła litość, i widzieć śmieszną i podziwu godną. Wystarczy. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę.
Proszę podłączyć się do urządzenia. Rozpoczynam badanie mechanizmu tworzenia reprezentacji nadrzędnych. Pacjentka gotowa do testów. Mechanizm tworzenia reprezentacji? O co chodzi? Chirurgia engramów wiąże się z ryzykiem powstania zaburzeń osobowości. Trzeba je zidentyfikować. Co to za urządzenie? Mierzy reakcję źrenicy oka. Na czym polegają te testy? Kalibracja urządzenia. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Podróż. Życie. Dom. Megablok. Wróg. Nie wiem. Zasady. Ja. Zdrada. Miasto. Plantacja kukurydzy. Jak okiem sięgnąć, widać tylko falujące zboża. Słońce oślepia, łodygi roślin rozstępują się na boki. Za nimi zaczyna się obszar, przez który przejechał automatyczny kombajn. O co chodzi w tym teście? O zbadanie empatii. Upał powoduje suchość w ustach. W ziemi znajduje się gniazdo gryzoni. Maszyna rozorała miękką glebę. Widać ślepe noworodki polnej myszy skupione wokół przeciętego na pół ciała matki. Układ jest symetryczny. Przypomina rozetę. Usta zaczyna wypełniać ślina. Wystarczy. To badanie jest konieczne. Powiedziałam dosyć. Wrócimy do tego. I co pokazał test? To się dopiero okaże. Test funkcji motorycznych. Należy wejść na bieżnię. Badanie funkcji motorycznych. Proszę podłączyć się do urządzenia. A to badanie? Należy iść, stopniowo zwiększając tempo marszu. Co to niby ma udowodnić? Przecież mogę chodzić. Czeka nas seria badań. Proszę nie opóźniać procesu. Jak mi idzie? Proszę oszczędzać oddech. Prędkość większa o 3 jednostki. Kurwa. Wstań. Nie możesz tu zostać. Dobry wieczór, Night City.
Świat nie może się otrząsnąć z szoku po tym, jak Saburo Arasaka został przywrócony do życia, co należy podkreślić, w ciele swojego syna Yorinobu. List protestacyjny w tej sprawie wystosowały organizacje stojące na straży praw człowieka, religijni przywódcy i szefowie 100 największych korporacji. Jest przejawem pychy, owocem technokratycznej arogancji i dowodem zupełnego upadku moralności. Nasze stanowisko jest jasne. Przejęcie sterów korporacji przez Saburo Arasakę dokonało się z pogwałceniem prawa. Stosowne wydaje się przeprowadzenie międzynarodowego arbitrażu, aby... To jest otwarcie puszki Pandory. Czy naprawdę chcemy żyć w świecie, w którym bogaci są nieśmiertelni? Gdzie mogą odebrać słabszym od siebie wszystko, nie tylko ich osobowość, ale także ich ciało. Arasaka nie jest Bogiem! Arasaka nie jest Bogiem! Życie to nie towar! Życie to... Odpowiedź Saburo Arasaki nie pozostawia wątpliwości i nie zamierza się ugiąć pod żadnym naciskiem krytyki. Arasaka shanaibu no dekigoto ni kanshite. 外部の方々にとやかく言われる筋合いはありません。生を受けることに許可が必要ない以上、蘇ることも同様であると考えるべきです。私が息子を殺めたなどという主張は事実無根。法的根拠もありません。合意の上での身体の譲与は一種の寄付に分類することができ、殺人には 到底値しません。殺人の条件は生物学的な死です。見ての通り。こ Proszę przygotować się do pomiarów. Mam już powoli dosyć tego wszystkiego. Tego typu badania zawsze są uciążliwe, ale są niezbędne dla dobra pacjenta. Dobra, załatwmy to szybko. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Następne badanie. Należy podpiąć łącze osobiste.